Park Wołsztyński jest największym parkiem, jeżeli chodzi o powierzchnię w mieście Wschowa. Jest to miejsce, w którym ja się wychowałem jako dziecko, bo to w sąsiedztwie mieszkałem. Jest to miejsce, w którym chcielibyśmy nadać nowe funkcje, przywrócić tak naprawdę park do życia, bo on jest w tym momencie zaniedbany, a my, uzyskując dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i angażując środki własne z budżetu gminy, chcemy nadać nowe formy rekreacyjne, bo brakuje tych miejsc do rekreacji w samej gminie i we Wschowie, a że jest to tego największe, jeżeli chodzi o powierzchniowy park w tym mieście, będzie na pewno to dobre miejsce do wypoczynku i do rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy Wschowa. W ramach wsparcia dla obszarów zmarginalizowanych, tak się nazywa to działanie, mieliśmy do dyspozycji kwotę ponad 100 milionów, podpisaliśmy 15 projektów i cieszę się, że w końcówce już tego budżetu także w Wschowie udało się zdobyć 4 miliony złotych na realizację ambitnego projektu. Wschowa generalnie ambitnie, umiejętnie i skutecznie zabiega o środki unijne. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia umowa, którą podpisujemy z tym pięknym miastem o wspaniałej historii. Cieszę się, że władze miasta dbają o tę zabytkową, cenną infrastrukturę. To ważne miasto dla naszego województwa i to wsparcie z całą pewnością podniesie komfort życia wszystkich mieszkańców. Tutaj we Wschowie to oczywiście jasnym jest, że takie miejsca jak właśnie park będą chętnie odwiedzane przez licznych mieszkańców, czy też przybyszów, którzy tutaj będą przyjeżdżali. I to na pewno będzie jedna z takich wizytówek, myślę, i perełek wschowskich, które nie mam wątpienia, że te pieniądze po prostu przyspieszą i pozwolą wykreować właśnie tutaj we Wschowie. No bez tej inwestycji lecznica nie będzie funkcjonować. Jest podstawowa rzecz. Dostarcza nam energię, ciepło, parę do bloku, do centralnej sterylizacji, do kuchni, więc nie moglibyśmy ogrzewać obiektu, nie moglibyśmy używać centralnej sterylizacji, nie moglibyśmy pacjentów żywić po prostu. Już analizujemy wartość dotychczasowego kosztu eksploatacji i perspektywy, bo wiemy, jak miał kosztuje, mimo że on jest w tej chwili niedostępny, no to przy nawet wzroście gazu efektywność finansowa jest oczywista. To jest kluczowe zadanie, żeby wypełniać jednak te cele zdefiniowane w strategii rozwoju województwa lubuskiego i przy ocenie tych projektów oczywiście to był element niezwykle istotny, kluczowy. Cieszy mnie też to, nie tylko największe ośrodki miejskie, nie tylko Zielona Góra, nie tylko Gorzów, ale także Nowa Sól, także Wschowa pozyskują skutecznie pieniądze europejskie i zmieniają oblicze ziemi lubuskiej. To jest ważne, że mieszkańcy tychże społeczności, tych wspólnot mogą dotknąć, bo mało tego, będą korzystać z tych właśnie rezultatów, które te inwestycje przyniosą. Generalnie wszyscy przekonaliśmy się o tym, jak ważna jest służba zdrowia i inwestowanie w tę służbę zdrowia. Jak ważni są menadżerowie służby zdrowia. Udowadnia to pani dyrektor Osińska, która musiała mieć wizję, była skuteczna i zdeterminowana. Sama wizja nie wystarczyłaby, chociaż wiemy, że konsekwencją niepodjęcia jakby realizacji tego projektu byłoby być może nawet zamknięcie szpitala. Bez współpracy z kolei z samorządem województwa nie mogłaby się zmaterializować, bo powiat nowosolski, który jest organem tworzącym, nie był w stanie podjąć decyzji, które by skutecznie mogły pomóc szpitalowi w tym zakresie. Dlatego serdeczne słowa podziękowania przede wszystkim pani dyrektor, personelowi szpitala, ale też samorządowi województwa.